Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć Zanosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskiej średnicy 2050. No i widzimy się ponownie na Warszawie Zachodniej. Tym razem mało zdjęć z drona, więcej zdjęć z ziemi i pochodzimy, a konkretnie pokażę Wam mniej więcej, jak wygląda Warszawa Zachodnia prosto z placu budowy. Co jakiś czas staram się Wam to pokazywać mniej więcej, jak to wygląda z drugiej, innej trochę perspektywy, abyście mogli patrzeć raz z jednej, raz z drugiej, a czasami nawet zerknąć do środka. Także już za chwilę zejdziemy sobie na dół, na ziemię, a tutaj lekka panorama Warszawy z całą stacją. Mniej więcej oprócz torowiska zachodniego. No i wschodniego trochę mało widać. Ale dobra, mniejsza z tym, lecimy bezpośrednio z odcinkiem i zaczynamy od przejścia podziemnego. I proszę bardzo, nagle teleportowaliśmy się na ziemię, ale nie o to mi chodzi, bo zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę widać już prawie w całości, przynajmniej tak mniej więcej, jak będzie wyglądać tutaj tunel do tramwaju, którym będzie można pojechać w przyszłości, przynajmniej w teorii, do Odolan. Aktualnie powstaje sam tunel, nie będzie w nim jeszcze torowiska tramwajowego, przystanków też nie będzie wyposażonych tych po stronie Odolan. Przy tego przystanku, który właśnie teraz widzicie, on nie będzie wyposażony w schody ruchome, w perony i tak dalej. Będzie tylko i wyłącznie jego kubatura, żeby móc go tam w przyszłości jakby coś wstawić. Czy powstanie? Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tramwaje warszawskie nie stracą tak dużej możliwości rozwoju w tym miejscu tramwajów na niespotykanym poziomie w Warszawie, czyli podziemnego tramwaju, no i do terenów Odolan, gdzie jest teraz multum nowych osiedli. Ale dokładnie jak widzicie, zejdźmy sobie też do tych miejsc, gdzie będziemy faktycznie później chodzić, pomiędzy peronami biegać z jednego na drugi, bo nie ten pociąg, nie w tym miejscu. Chociaż tu też jakiś ma być specjalny system informacji w telefonie. No ale tak czy siak, zobaczmy, jak to wygląda na dole. No proszę bardzo, są słupy i było pytanie w komentarzach, czy te słupy są docelowe. I ja od razu mówię, że te słupy najprawdopodobniej są docelowe. Jak widzicie, przy nich są już tutaj pręty takie metalowe i w przyszłości będą zalane jeszcze betonem dookoła, żeby były wzmocnione i one są dokładnie w tych samych miejscach, gdzie też stoją słupy typu X, co oznacza, że po prostu to będzie później połączone. Przy okazji teraz widzicie ten prześwit, możecie się zastanawiać, co to za prześwit. W tym prześwicie będzie peron i w tych miejscach, niech tutaj będzie wjazd schodami ruchomymi, zwykłymi schodami, będą tam też windy, no i najważniejsze, w tych miejscach będzie ten świetlik, o którym już mówiłem parę odcinków temu, z tego będzie można bezpośrednio począć z przejścia podziemnego na perony, no i na drugą stronę, także będzie można tam popatrzeć w różne ciekawe miejsca przy okazji, na przykład patrzeć bezpośrednio z przejścia podziemnego, jak wygląda sufit dachu. To będzie dosyć ciekawie. Ale niedługo może zobaczymy trochę więcej tego, jak to będzie wyglądać, chociaż same świetliki to pewnie, chociaż może nie aż tak długo będziemy na nie czekać. Zresztą zobaczycie sami. Proszę bardzo, tu jeszcze lekka panorama od drugiej strony, jak to wszystko wygląda i dochodzimy do tunelu Prymasy Tysiąclecia. To jedna z tych inwestycji, a właściwie jedna z tych części, której możecie tak dużo nie kojarzyć. Bo ona też jest zbudowana w ramach Warszawy Zachodniej, a mało kto tym mówi i mało tutaj jest z tych milionów zdjęć. Dlatego jak zazwyczaj udaje mi się tam wejść, to staram się Wam to pokazać. Proszę bardzo. To jest nawa wschodnia, ostatnia od ulicy Samochodowej. Tutaj jest aktualnie w remoncie i jest tutaj teraz malowanie, odkuwanie. No widzicie mniej więcej, jak to wygląda na załączonym obrazku. Jednakże, co jest też ważne, to nie jest ostatni remont. Po remoncie tej nawy nastąpi remont nawy pieszo-rowerowej aktualnie, która jest dosyć mocno używana przez rowerzystów jeszcze, bo jeszcze zimy nie ma aż tak dokładnie. I wtedy
Podczas remontu tamtej nawy zostanie zamknięty jeden pas tej nawy jezdni, aby piesi i rowerzyści mogli z niego korzystać. No bo jednak to jest dosyć ważny ciąg komunikacyjny pieszo-rowerowy. Najbliższe to jest przy ciepłowni Wola dopiero. I to jest dość daleko, no i towarowa, także plac Zawiszy. To nie jest zbyt blisko, tak bym powiedział. Dlatego to musi zostać utrzymane i po prostu będzie jeden pas jezdni zamknięty i w tym czasie tam będzie prowadzony ruch pieszo-rowerowy. Także na to też czekamy. Peron 9 niedługo wróci już do użytkowania, dokładniej na początku listopada. Zostanie już ponownie otwarty z nowymi dojściami, jeszcze bez przejść podziemnych. Co nie zmienia faktu, że i tak te przejścia podziemne, tutaj kawałek teraz tutaj ich zobaczycie, wyglądają całkiem nieźle i do tego aż miejsca, którym teraz stoimy, będzie się ciągnąć płyta peronowa. Będziecie mogli tutaj wsiąść. No tu zazwyczaj będzie przód pociągu, czoło dokładnie. No ale to jeszcze sobie poczekamy. Więcej zdjęć z tych przejść podziemnych i tak dalej zobaczycie już tam w kolejnych odcinkach za jakiś czas, także spokojnie. Na razie tutaj wam dałem trochę więcej zdjęć, żebyście też mogli sobie poglądać, jak to już z góry ładnie wygląda, bo to jest już w całości zalane. Tutaj jest już, będzie niedługo powstawać jakieś nowe uliczki i tak dalej. Ale nowe uliczki i tak dalej to też zobaczycie później. Jeszcze w tym filmie, bo na sam koniec zostawiłem wam wizualizację, których może jeszcze nie widzieliście, jak będzie wyglądać nowa zachodnia. Dobrze, budynek wielofunkcyjny. Zobaczcie, jak on ładnie wygląda od strony stacji. No, ładnie co? Przeszklony, taki trochę na czarno, bo tutaj jest takim specjalnym materiałem jest zrobiony, ale te przeszklenie i ten czarny kolor według mnie robi robotę. Ładnie to wygląda, a obok latający spodek, który przypominam, nie zostanie wyburzony po całej przebudowie. On będzie całkowicie pusty. I jeszcze do końca nie wiadomo, co tam będzie. Może jakaś restauracja? Napiszcie w komentarzach, czy to dobry pomysł według was. Ale zetknijmy sobie pod nowy dach. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. I pomyślcie, ile tu jest tego rusztowania. Z tego, co pamiętam, jeśli dobrze pamiętam, to jest go tak tutaj dużo, że zostało ściągnięte z całej Polski i jeszcze go brakowało. Jest go tu tak dużo, że to jest więcej niż stadion taki do piłki nożnej. Stadion do piłki nożnej w przeliczeniu na metry kwadratowe ma około 7000 metrów. Tutaj samego rusztowania jest ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych. Wyobrażacie sobie, jaka to jest wielka powierzchnia? No, ale zachodnia tak właśnie powstaje. Nowa zachodnia z nowym wielkim dachem, który w teorii ma pod sobą teraz jeszcze drugą warstwę dachu, żeby wszystko powstawało od dolnej części. Tutaj powstaje, ale zaraz zobaczycie, jak wygląda trochę od dołu, proszę bardzo. Tak tutaj już powstaje powoli. Podwieszony sufit mniej więcej od tamtego dachu. Będzie takie tajne przejście, jakby coś. A na górze jak to wygląda? Mam nadzieję, że te ujęcia nie są jakoś strasznie też pośrodkowane, bo tutaj akurat nie najlepiej mi wyszły, ale widać przy okazji bardzo dobrze przezroczyste panele fotowoltaiczne i już przygotowanie pod drugą część paneli fotowoltaicznych, które będą zwykłe, nieprzezroczyste, leżeć sobie na tym dachu. No i tak. Pamiętam, że parę odcinków chyba temu było pytanie, czy ten dach taki pozostanie? Czy to będzie taka zwykła blacha, którą teraz tutaj widzicie? I nie. Okazało się, że nie będzie taka zwykła blacha. Zaraz zobaczycie na zdjęciach jakiś taki specjalny kontener, z którego będą właśnie wytwarzane specjalne tutaj materiały, które będą jeszcze na tym wszystkim układane. Oczywiście najpierw będą pewnie układane jeszcze panele fotowoltaiczne, chociaż nie wiem w sumie w jakiej dokładnie kolejności, ale tu widzicie ten kontener. Za chwilę zobaczycie zdjęcia z drona, jak ten kontener został już wniesiony na górę. Niestety nie było mi przy wnoszeniu tego konteneru, co mogło być dosyć spektakularne, bym powiedział. Wiem tyle, że został wniesiony mniej więcej w okresie, kiedy ja jechałem polatać dronem, bo to już było chyba z godzinę później po tym, jak zwiedzałem. To są takie rolki, widzicie? I z nich powstaje taki nowy dach. Proszę bardzo. Kontener został rozłożony w tym specjalnym miejscu i zobaczcie, co z niego wychodzi. Dach z rolki jest wysuwany, specjalnie formowany, jak widzicie, jest wysuwany na całą długość jednej części dachu. To jest bardzo długi element. I ponieważ najlepiej było, żeby tutaj one są tak długie, i żeby po prostu najlepiej były dopasowane do całej stacji i całego tego dachu, powstają bezpośrednio na dachu. A jak żeby inaczej. I bardzo mi się podoba sposób, jaki to powstaje. Może jeszcze mi się uda kiedyś złapać trochę lepiej z bliska, jak to powstaje. Całą tę maszynę trochę wam pokazać z bliska.
bo to dosyć jest spektakularne. Niestety nie udało mi się tym razem, ale mam nadzieję, że chociaż parę takich zdjęć z drona wam zrobi lekki smaczek na przyszłość. Kto wie, jeśli nie chcecie tego przegapić, możecie już teraz kliknąć przycisk subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych filmów z Warszawy Zachodniej i nie tylko. Ale dobra, mniejsza z tym, wróćmy do dachu. Jak widzicie, on tu dosyć ładnie wygląda na panoramie tego wszystkiego. On tu już jest dosyć biały, a to jeszcze nie jest ostatnia warstwa białości. No nie, to jeszcze będzie bardziej odjechane, bardziej ładnie wyglądające i bardziej futurystycznie. Nie da się? No to poczekajcie. Zachodnia tu jeszcze nie jeden raz nas zaskoczy z nowinkami, jakie powinno bezpośrednio na tej stacji, ale spokojnie. Do tego będziemy dochodzić na przestrzeni jeszcze 2 lat mniej więcej. Będę pokazywać, mam nadzieję, przez te 2 lata, jak to wszystko powstaje. Dobrze, teraz możecie zgadywać, gdzie się znajdujemy. Czas minął, na kładce. Oczywiście odwiedziłem ponownie kładkę. Jeszcze nie ma na niej barierek takich już faktycznie ostatecznych. Co nie zmienia faktu, że na niej cały czas trwają prace. Już niedługo będą powstawać barierki, bo do końca tego roku ma zostać otwarta do ogólnego użytku. Tak mniej więcej tam pirazy drzwi. No i przy okazji możecie zobaczyć też, jak to ona wygląda z góry. Jest bardzo szeroka, tak ładna na plus i można spokojnie z niej korzystać do różnych celów. No w końcu tutaj karetka będzie mogła spokojnie wjechać na, w razie jakichś problemów też, bezpośrednio na pedonach. No i trochę dam wam tutaj też takich zwykłych zdjęć, żebyście mogli mniej więcej rozlokować się, jak to wszystko wygląda. Jeśli chcecie się dokładnie przyjrzeć, to możecie sobie wcisnąć pauzę i poglądać dokładnie. Tu przy okazji też widać już te nowe schody dochodzące bezpośrednio do kładki. I właśnie, schody do kładki. Nie powiedziałem tego wprost wcześniej, więc powiem teraz. Tutaj też jest oczywiście ten dach, który jest już nad kładką, ale to, no, to o tym mówiłem już w ostatnim odcinku, więc nie będę teraz powtarzać się. Natomiast wracając do tych schodów, to jest dobra nowina. Jak część z was, może tutaj większych obserwatorów, zauważyła, te schody na razie takie tymczasowe, znaczy nie tymczasowe, tylko już ostateczne, tylko tymczasowo jeszcze bez stopni, pojawiły się na peronach 6, 7 i 5, 4. Na peronie 8 niedługo się też pojawi, ale co to oznacza? Pojawiły się na peronach 5, 4. Dlaczego to jest ważne? Bo te perony są stare. I na okres tam chwilowego innej fazy przebudowy, kiedy będą wszystkie perony mniej więcej otwarte, i nowe, i stare, będzie właśnie moment, kiedy będzie można zejść z nowej kładki na stary peron. To będzie nie jakiś też strasznie długi okres, ale dowiedziałem się, że będzie otwarta kładka, nie trzeba będzie dosyć robić dużych okrążeń w niektórych miejscach i to jest bardzo dobra nowina. No i przy okazji jesteśmy na tych małych daszkach i tych małych peronach. One bardzo będą ładnie wyglądać, jak zobaczycie w wizualizacji. I już tutaj wyglądają całkiem nieźle. Jeszcze nie widać dokładnie, jak będzie wyglądać ten dach z dołu. Z góry to już mogliście zobaczyć przed chwilą. Przy okazji też widać, że już są zamontowane ciągi dla osób niedowidzących. I są dosyć blisko krawędzi peronu, ale z tego co słyszałem, wszystko jest tutaj zgodnie z planem. Także tutaj nie ma problemów. Wszystko jest bezpiecznie zrobione. No i te płyty. Płyta peronowa. Bardzo mi się podoba jej design. Jakby ja wiem, że to jest taki kamień, ale on tak ładnie wygląda. Jakoś mi się bardzo spodoba po prostu charakterystyka jego. Także tak to wygląda. Trochę podejdziemy bliżej schodków. A proszę bardzo. Przy okazji zobaczycie, jak wygląda ten łącznik z wielkiego dachu na ten trochę mniejszy dach. Z bliska. Może nie dotknąłem go, no ale to jest dosyć blisko, bym powiedział. Mogłem się pod nim znajdować. Wy będziecie mieli taką możliwość już tam za jakiś czas. Ale spokojnie, najlepsze przed wami. Zobaczcie, jaki tu jest tunel. Jest jeden tor pozostawiony. On jest teraz techniczny, żeby przewozić różne części innych torów, rozjazdów i tak dalej. Zobaczcie, jakie to jest pod jednym wielkim rusztowaniem. Czy to nie wygląda pięknie? Nie wiem, czy zdjęcie wam załączyłem później. Z tego co widzę, chyba go nie ma. Ale zobaczycie jeszcze w przyszłych czasach, na przyszłych filmach, to zdjęcie. To wygląda po prostu wspaniale, jakby naprawdę tu im to nieźle wyszło. Po prostu postawić się na środku tych torów, zrobić zdjęcie i pierwsza okładka na National Geographic po prostu. Nie na nie taka natura, no ale pewnie by tam poszło.
Także tak to wygląda i na koniec jeszcze zostawiłem sobie torowisko wschodnie, też je zwiedziliśmy mniej więcej, bardziej zobaczcie jak tutaj wyglądają tory z dojścia, trochę przyspieszony jestem, nie wiem jak będzie, nie wiem w sumie jak wyjdzie to przyspieszenie, mam nadzieję, że tam zbytnio nie podskakuje wam kamera, bo niestety przy montowaniu to mi to tego wszystkiego nie widać. Wiecie, jak się montuje i przyspiesza, to jest około przyspieszenie czterokrotne, to tam trochę przy rozdzielczości 4K, no to już komputer może trochę nie domagać. To nie jest jabłko. No i tu jest wiadukt kolejowy do Warszawy Głównej, który powstał bezpośrednio z Warszawą Główną. No i tam dalej będzie łącznik kolejowy, łącznik torowy z warszawskiej średnicy, o którym więcej chyba powiem jeszcze w przyszłych odcinkach, bo to jest bardzo ciekawy łącznik, o którym prawie nikt nie mówi, albo przynajmniej nie słyszałem, ale jest dosyć ciekawy i dosyć będzie ważną rolę pełnił podczas przebudowy całej średnicy. Która nastąpi za jakiś jeszcze spokojnie czas. Jeszcze nie było ogłoszenia przetargu na jej budowę, także to oznacza, że trochę poczekamy. Ale przetarg został już ogłoszony na przykład z takich inwestycji niedaleko i już niedługo będzie powstawać na tramwaj, na Kasprzaka. Także to też za jakiś czas będziecie mogli spokojnie zobaczyć. Dobrze, tutaj jeszcze parę zdjęć, proszę bardzo. Tu jeszcze na przykład nie ma w ogóle torowiska, ale już widzimy, że tu będzie. I to też dosyć jest taki jeden z nielicznych momentów, kiedy można zobaczyć taką dużą przestrzeń z takim podłożem. Chyba mi nie powiecie, że dosyć często to możecie spotkać. No chyba, że ktoś ukradnie i podkłady, i tory. Nie, to cały czas jest niemożliwe, bo tu jest równomiernie to ubite. No dobra, kolejne zdjęcia to trochę z powietrza. To jest to torowisko wschodnie, chciałem wam pokazać. Ono się tam trochę jeszcze kawałek dalej ciągnie z tej przebudowy zachodniej, ale mniej więcej tyle jest z najważniejszych elementów tutaj, póki co, które wam chcę pokazać. Także tak to wygląda. No i co? Trochę tych rozjazdów. Większość z nich jeszcze tutaj nie została zamontowana i może jeszcze w przyszłych odcinkach więcej z nich zobaczycie. Ale ładnie te podkłady wyglądają, co nie? Biała jak nowa zachodnia. No, jest to wszystko odjechane. Musi być tutaj to pod design. Wszystko będzie się błyszczeć, idealnie wyglądać. Wiecie, futurystyczna stacja w futurystycznej Warszawie. Także tak to wygląda. No i co? Tu są przy okazji też tory do bocznica od Warszawy Głównej, gdzie zazwyczaj Ełki sobie stoją i koleje mazowieckie, no bo SKM-ki nie dojeżdżają do Warszawy Głównej i niech im tak będzie. Mogą SKM-ki tam nie dojeżdżać jeszcze przez jakiś czas. Mogą w ogóle tam nie dojeżdżać. Kto tam by chciał teraz jechać z SKM-ek? No szanujmy się. SKM-ki to jest ekskluzywny pojazd, który jedzie przez Śródmieście albo Centralny, a nie musi się zatrzymywać na Głównej i kończyć bieg. Dobrze, wizualizacje. Proszę bardzo, parę wizualizacji możecie teraz zaobserwować, jak to mniej więcej wygląda. Proszę bardzo, zobaczcie, no pod dachem. Oczywiście jest to wszystko białe. Czy faktycznie zachodnia nowa będzie tak wyglądać, tak biało? No raczej tak, to jest ten świetlik, o którym mówiłem. Tak wygląda wielki dach, a konkretnie przestrzeń po na dole, a to jest ten mały dach, też nie wygląda źle. Oto mało na to, kto zwraca uwagę. Tu jest widać kładkę też przy okazji, no i przejście podziemne, które będzie właściwie jedną wielką galerią handlową. Już niedługo otwieramy. Nie no, przejście podziemne to na nie trochę dłużej poczekamy niż na perony. Z tego co pamiętam. No ale wygląda tak czy siak dosyć to jak nowa część Warszawy Centralnej, tylko jeszcze lepiej. No i na koniec parę zdjęć jeszcze z powietrza, żebyście mogli sobie ostatni raz w dzisiejszym filmie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak powstaje dach. Najprawdopodobniej w momencie, kiedy wy to oglądacie, jest już więcej zmontowanego dachu w tym miejscu i mogą się zdjęcia trochę różnić z tym, niż to wygląda aktualnie podczas premiery. Ten film był nagrywany 1 października, wszystkie ujęcia, i czekał tutaj przez weekend jeszcze na parę informacji, żebym mógł dla was jak najlepiej to podkręcić z wszystkimi informacjami, żebyście mieli wszystko jak najlepiej tutaj spasowane i jak najwięcej prawdy, a właściwie samą prawdę i newsy. Dobrze, tym akcentem będziemy kończyć to wydanie Warszawskiej Średnicy 2050 prosto z Warszawy Zachodniej. Jeśli ten materiał wam się podobał, zostawcie łapkę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, to tak jak już mówiłem w filmie, możecie kliknąć subskrybuj i ten dzwoneczek. I już niedługo kolejne będą filmy. Warszawa Zachodnia powróci z kolejnym filmem najprawdopodobniej za 2 tygodnie. Bo co 2 tygodnie to jest dobry odstęp
dużo się zmieni, a ja też często tych filmów nie chcę jakoś też zrobić, żeby się nam nie znudziło. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. I jeszcze jak chcecie, żeby się kanał bardziej rozwijał, możecie wcisnąć przycisk wspieraj. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!